Cześć, cześć, tutaj Brzezik, kanał Just Freestyle, a to jest seria poradników Jak Zrobić, w którym mamy zamiar nauczyć was wszystkich możliwych trików we freestyle futbolu. Dzisiaj pokażemy wam trik, bez którego ja osobiście nie wyobrażam sobie freestyle futbolu. Jest to trik, bez którego nie potrafię grać i to właśnie on zapoczątkował moją obraną drogę w tym sporcie. Tuzani Around the World, w skrócie TATW, jest to historyczny pierwszy trik, który dostał nazwę od twórcy. Mówi się, że freestylerów dzieli się na dwa typy. Na tych, którzy grają iny, czyli kółka do środka, oraz osoby wielbiące triki związane z kółkami na zewnątrz, czyli out. Ja się jak najbardziej zaliczam do tych osób. Najbardziej reprezentatywnymi trikami do owych typów freestylerów są MATF, czyli kółka do środka, oraz nasz główny bohater tego odcinka TATW, czyli fundament kółek na zewnątrz. To, jaką obierzesz swoją drogę, zależy już od ciebie i twoich preferencji. Dzisiaj nauczymy się, jak wykonać TATWA oraz jej alternatywną wersję, czyli Alternative Tuzani Around the World, w skrócie ATATW. Tyle jeśli chodzi o słowa wstępu, czas na naukę tego bajecznego triku. Na początek musicie sobie uświadomić, że TATW składa się z połączenia dwóch podstawowych trików. Z dookoła świata, czyli Around the World, oraz z crossa. Te dwa fundamentalne triki tworzą TATWA. Dobrze będzie, jeśli opanujesz niemal do perfekcji ATWA i crossa oraz powinieneś z łatwością wykonać kombinację ATW-cross. Przejdźmy do samego TATWA. By go wykonać, musicie sobie utrwalić w głowie, w którym momencie należy wyskoczyć. W trakcie wykonywania kółka, kiedy masz już tak 70% wykonane kółko, wyskocz z lewej nogi, wykonując crossa. Musicie to zrobić w dobrym rytmie. Za pomocą kółka napędzacie piłkę i siłą rozpędu uderzacie ją tak, by przeszła pod drugą nogą. Zobaczcie jeszcze raz. Najpierw robicie kółko i o właśnie ten moment jest idealny, by wykonać wyskok drugą nogą. Nie za szybko, nie za późno. Musicie wyczuć dobry timing. Zauważcie też, że wysokość piłki różni się przy robieniu samego dookoła świata oraz przy robieniu TATWA. Kiedy chcemy wykonać samo kółko, piłka wznosi się nieco wyżej. Kiedy zaś chcemy wykonać Tuzani Around the World, kółko wykonujemy znacznie niżej, bo na wysokość piszczeli. Zapewne wasz pierwszy TATW będzie wykonany z wysokim kółkiem, lecz z treningu na trening ta wysokość będzie wam się obniżać. Im niżej wykonacie kółko, tym większą macie kontrolę nad przełożeniem nogi i wysokim wybiciem piłki. By wszystko było dla was jasne i klarowne, zobaczcie, jak wygląda ten trik w ultra zwolnionym tempie. Dzięki temu możecie się przyjrzeć, jak zachowuje się całe ciało oraz piłka. Zobaczcie, jak pracują stopy, kolana i w którym momencie wykonujemy wyskoki. Ważna sprawa, przypatrzcie się na nogę, którą przekładamy piłkę. Noga ta nie wygina się mocno w kolanie, staramy się trzymać tę nogę prosto. A to dlatego, by przełożenie było czyste. Nie zginajcie tej nogi w kolanie, broń Boże, przełożenie róbcie z biodra, bo inaczej będzie to tak zwany ściemniony trik, czyli wykonany nieczysto. Pamiętajcie, we freestylu trzeba dbać o czystość wykonywania trików oraz o ich ładny styl. Jeśli pojedynczy TATW nie będzie wam już straszny, spróbujcie wykonać je na ilość, tak jak właśnie widzicie na ekranie. No i oczywiście nie zapominajcie o słabszej nodze. Dobrze jest rozwijać obie nogi, to otworzy wam więcej drzwi w rozwoju we freestylu. Dobrze, to był TATW, teraz przejdźmy do innej wersji tego triku, czyli ATATW. Najpierw może wyjaśnię, czym różnią się oba te triki. Przyjrzyjcie się najpierw, jak wygląda początek wykonania TATWA. Trik rozpoczyna wykonanie kółka z zahaczenia. A teraz zobaczcie na początek ATATWA. Trik rozpoczyna się wybiciem piłki do góry lewą nogą, a kółko wykonuje prawą nogą. Widzicie już różnicę? Chodzi tutaj o początek wykonywania trików. I tak też to działa z innymi trikami. Jeśli trik rozpoczyna się wykonaniem wybicia do góry, wtedy dodajemy do nazwy A, czyli Alternative. Oczywiste jest to, że alternatywy są trudniejsze. Jeśli chcecie, mogę zrobić o tym szerszy materiał wyjaśniający w szczególe nazewnictwo trików we freestylu. Chcielibyście coś takiego zobaczyć? Napiszcie w komentarzu. Wracamy do ATATWA, skoro już wiemy, czym się różni ten trik od podstawowej wersji. ATATW dzieli się na hopa out i crossa. Tak więc na początku opanujcie hopa z kółkiem na zewnątrz. Raz na prawą, raz na lewą nogę. By wykonać ATATWA, wybijcie piłkę lekko na bok, w stronę nogi, którą ten trik będziecie wykonywać. Mniej więcej na wysokość bioder, tak jak ja wam pokazuję.
A tatwa z kolei wykonuje się wyżej niż tatwa. No z tego względu, że mamy mniej czasu na zrobienie kółka, ponieważ jest to trik alternatyw. Moment wyskoku jest analogiczny jak przy tatwie, czyli 70% wykonanego kółka i dopiero wtedy wykonujecie wyskok z drugiej nogi. Reszta to już tylko wasz trening. Zobaczcie, jak to wygląda w zwolnionym tempie. Gdy opanujesz już jednego tatwa, jego również możesz robić na ilość. No dobrze, tak się wykonuje tatwa i atatwa. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Oczywiście nie poprzestawajcie na jednym triku. Tatw to jest niesamowity trik, który otwiera nam świetne możliwości do wielu połączeń. Sami zresztą popatrzcie na te kombinacje, które właśnie teraz wam pokazujemy. Są to tak zwane połączenia w NT, czyli no touch. Jeśli chcecie, bym zrobił szerszy materiał na temat no touchy, podobnie jako alternatyw, to dawajcie znać w komentarzach. Chcę wiedzieć, czy komuś taki poradnik się przyda. No dobrze, to był poradnik do mojego ulubionego triku, jakim jest tatw. Pamiętajcie, by trenować regularnie i w ten sposób ćwiczyć w kółko swoją pamięć mięśniową. Nie jest to trudny trik, ja go już umiałem zanim rozpocząłem swoją przygodę z freestyle footballem. Pamiętajcie oczywiście, by go wykonywać czysto i nie ściemniajcie przełożenia, proszę was. Dziękuję wam za uwagę. Na koniec chciałbym was zaprosić na nasz coroczny meeting w Łodzi 13 kwietnia, to już... za 6 dni! Co roku organizujemy właśnie takie spotkanie w Łodzi, gdzie przyjeżdżają freestylerzy z całej Polski. I zaawansowani oraz ci początkujący. Więc jeśli chcesz poznać fajne towarzystwo, zebrać doświadczenie jako freestyler oraz nauczyć się parę sztuczek, to zapraszamy. My tam będziemy, ja, Lipa, Leja, niemal całe Just Freestyle. Dla ciekawostki powiem wam, że rok temu meeting odbył się 7 kwietnia, czyli równiutki rok temu, właśnie dokładnie tego samego dnia i właśnie tego dnia nagraliśmy ten poradnik, który oglądacie w tym momencie. No, trochę zwlekałem ze zmontowaniem tego, taki zbieg okoliczności. Jeśli są tutaj chętne osoby, by przyjechać na meeting, to w opisie filmu wstawiłem link do wydarzenia na Facebooku. Masz jakieś pytania? Napisz w komentarzu. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że po tym poradniku będziemy mieć w Polsce mnóstwo tatwiarzy. Aby umieć tego tatwa, to pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył was tatwiarz Brzezik, Eldo.